Hej ludziska, tutaj Pajter i zapraszam was na kolejny odcinek z Cave Factory 2. Jak widzicie, mam super okularki. No i muszę tutaj wam powiedzieć, tutaj nieco postanowiłem zmienić, bo tam jakoś mało miejsca mi tutaj było. Zrobiłem tego więcej, bo im więcej lawy, tym więcej lawy i więcej energii będę miał. Energię z lawy praktycznie, no jeden z prostych sposobów właśnie na energię. Tutaj przeniosłem właśnie te sitka, ale jeszcze nie podłączone. Będę musiał to jakoś inaczej to zrobić, bo to mi się bardzo nie podoba. Mówiłem, że z wami to podłączę, tylko brakuje mi teraz kilku rzeczy, a mianowicie takie coś. To się nazywa... Czekaj, nie, to nie to było. Czekajcie, to nie to było. To nie to, to nie to. Potrzebny będzie mi tank. O, takie coś. Takie coś będzie potrzebne. Albo trochę droższe. Lava tank. Czekajcie, o. Coś takiego. Tylko tutaj jest coś takiego puste, tylko kurczę, gdzie to teraz jest? Nie pamiętam, gdzie to było. Jakby tak patrzeć. Coś takiego, o. O, takie puste, drum. I to będzie zbierało mi lawę. I muszę tak. Żelazo i to zrobi. Także tu potrzebne jest 7 żelaza. Czekajcie. 8, 9, 10 na 2, 3 na 17 żelaza. Ale z tego co wiem, powinno już tego być, bo wkładałem wcześniej do pieca 17 żelaza i myślę, że oby było. Dobra. To będziemy mieć taki mały tank. Czekajcie, tutaj jeszcze robię ten przyspieszacz. To może to nie, to zostawię. Najpierw tak, było coś takiego. 1, 2, 1, 2. Czekajcie, sprawdzę, czy to jedna, czy dwie płytki, bo nie chcę marnować. Nie chcę, jednak dwie, dobra. Aha, dobra. Jednak dwie płytki. No i powinno w sumie wystarczyć. Tak, i tutaj mamy taki mały pojemnik. Chyba w sumie na lawę. Zobaczymy, czy to będzie działało. Podłączymy to na razie w taki prosty sposób. Czekajcie, gdzie my to podłączymy? Czekajcie, ja chcę to coś... W sumie nie, czekajcie, to nie będzie tak szło. A, gdzie tutaj? Na razie podłączę to tak prymitywnie, bo... Bo inaczej... Inaczej nie dam rady. Czekajcie. Nie, będę potrzebował... Nie, nie tych. Dobra, jednak będę potrzebował chyba tego. O, już się lawa będzie zapełniała. Czekajcie, z tego rzędu. Leci coś? A nie, to trzeba klikać prawym. Nie no, na razie leci lawa, leci. Chociaż powoli. Czekajcie. Wow, coraz szybciej leci. 9, o, wow. Dosyć szybko leci ta lawa. Tutaj teraz będę musiał wziąć ten generator lawy. I tu powinno zaraz zbierać nam się energię. No, dobra. Tylko, dobra, niech ona się tutaj zbiera. Tutaj lawa nam się już tworzy. Dosyć szybko, 16256. Będę musiał zrobić więcej takich beczek. Chociaż mówię wam, ten oto tank jest zdecydowanie tańszy. On tylko potrzebuje obsydian i szkło, nie? Te, no, szyby. Tylko, że on trochę głupio wygląda, taki jeden wielki kwadrat. A ten sposób, jak widzicie, też jest git. Tylko, kurczę, co to... Czekajcie, jak to się zwało, jak to się zwało? Konektor. Fluid connector, czy jak to tam było? Kurczę, nie wiem jak to się zwało.
On ci wydaje, że takie coś. Zaraz wypróbuję. Temperaturę źle tylko na... Czyli tak, Cooper. No i super, jakieś różnego rodzaju szkło. Dobra, zobaczymy. Idę zobaczyć, czy mam Cooper. No i jeszcze zawsze za każdym razem, kiedy chcę coś nakręcać, musi akurat padać deszcz. Wiecie? To jest chyba nienormalne. Pamiętam jak na początkowym odcinku, jak czekałem na ten deszcz, to nie chciał przyjść. To nie, a teraz pada mi tutaj non-stop. No Jezu, nie mogę jeszcze spać. Nie ma nocy, zapomniałem, dobra. Tutaj jeszcze muszę wam pokazać. Zrobiłem taką małą farmę. Minikokrop. Ogólnie jeszcze nie wiem, do czego one mi są tutaj potrzebne, ale z nich można robić bloki. Masz je takie 9, to kraftujesz tak w craftingu 9 i masz z tego blok, tylko tak naprawdę jeszcze nie wiem, do czego one są. Nie wiem, jak zautomatyzować jeszcze tą farmę. Bo na pewno się da, na pewno się da. Tylko trzeba trochę poczekać. To wszystko będę musiał przenieść, zobaczyć, jak to w ogóle ogarnę. Tyle roboty jest, że dosłownie nie ogarniam tego wszystkiego. O, czekajcie, teraz zapomniałem, co miałem robić. Ała, właśnie. To coś rośnie. A nie wiem, do czego to jest, po prostu zbieram. Moby spadają mi z drzewa. To chowam tutaj. A, czekaj, Cooper chciałem mieć. Cooper. Już wiem, czekajcie, tu jest Cooper? Nie. Cooper. Ej. Czekajcie, nie było tam czasem u góry? U góry, jak to się w ogóle otrzymuje? W tej książce? Musi to padać. Obsydian. Czekajcie, a jest, aluminium? To czyli tak. 3 aluminium? Nie, czekajcie. Nie. To jest jakieś, to są inne składniki jednak, dobra. Nie te, co trzeba. Dobra, niech ta noc zapada, bo ten deszcz jest wkurzający. Czekajcie. Cooper, ja tego miałem przecież, pomarańczowy takie coś. Ślepy. O, jest. Ale mało. O, tu coś jest. Ale 3 i nadal mało. O, muszę ogarnąć potem wszystkie te sztabki, jak tutaj się wszystko to robi, bo... Kiepsko to widzę, trochę mało materiałów mam. Jeżeli chodzi o sztabki. Żelazo już mi się też kończy. Kiepsko to widzę. Czekajcie, jak się robiło ten Cooper? Z czego to się robiło? No czemu tego... Źle to pisze, czy jak? Copper. Aha. Copper. Koperek. Z piasku. Będę musiał przesiać znowu piasek. Dobra, sorry za to, ale muszę tutaj szybko zrobić sobie trochę piasku, bo nie mam nic. Znaczy nic, mam, ale mało, o. Tego potrzeba mi nieco więcej. I będę musiał jakoś zrobić inną maszynę właśnie do przesiewania, bo tam mi to trochę nie wyszło. Nieco to wszystko długo trwa, ale wiecie, jak tam mam zdobywać itemy tako...
Dobra. Tylko teraz mały beton. To się nic nie przesiewa. Dobra, będę musiał to na razie tam podłączyć. Wezmę tylko samo to, bo to powinno wystarczyć, jeżeli tutaj to postawię. Dobra, tutaj będzie piasek się robił. I będzie potrzebne parę rzeczy. Dobra, ja tutaj na razie utnę te wideo. Widzimy się, jak ogarnę rzeczy i powiem wam, co zrobiłem. No i jestem tutaj z powrotem, siemaneczko. No i tutaj trochę musiałem ogarnąć. A mianowicie to, że zobaczcie, jak tutaj to wszystko przyniosłem i zrobiłem, to teraz jednym moim problemem będzie, aby przenieść tą całą lawę do tej beczki, która tutaj widzicie powoli się zbiera, ale to tylko z tego jednego, powiedzmy, pojemnika, z tego crucible, tak? Ponieważ ja tu podłączyłem na razie ten oto niebieski, tak? I to tylko wsysa lawę z tego właśnie jednego pojemnika. A tam właśnie popatrzyłem, że właśnie jest takie coś jak ten fluid, zaraz wam powiem, jak to się nazywa. Fluid. No. Czekajcie. O to coś, o, tak jak wcześniej pokazywałem. Fluid. Boże, conduit. Fluid conduit, który się tak właśnie kraftuje dziwnie. Do tego właśnie będzie potrzebne mi takie oto rzeczy, które się otrzymuje, jak tutaj widzicie. Czekajcie. Fail. Trochę mi tutaj laguje jak zwykle. O, będzie potrzebny jakiś binder composite, który się otrzymuje bardzo łatwo. Piasek, klej i tutaj trochę gravelu. I to wtedy powstaje z tego coś takiego. Właśnie ja już to trochę zrobiłem. Ale będę miał jeszcze za mało. Tylko do czego to jest? To powiem wam już teraz. Zrobiłem, skraftowałem właśnie te fluid consider, no co nie? I to pozwoli mi, że jak ja to podłączę, to będzie tak, że łączyło, powiedzmy, te wszystkie te crucible, tak? O to, aby to wszystko leciało do jednego miejsca, a mianowicie właśnie mi do tego pojemnika, tak? Aby tą lawę tutaj zbierało. A już tak naprawdę mam 38 wiaderek lawy z 256. Właśnie ta lava drum, ta baryłka, jest superancka. Właśnie, to będzie tak podłączone. Tylko jeszcze jednym motywem jest to, trzeba wszystko to jakby zmodyfikować. Tylko nie jestem pewien, czy to trzeba zrobić tak, ale czekajcie, dobra. Jednak tak. Będzie leciało w tą stronę. Czyli to wszystko będzie leciało stąd, a stąd będzie leciało stąd. I będę musiał to zrobić tak praktycznie aż do końca. Czekajcie, co, chyba shifta muszę naciskać. I muszę to wszystko modyfikować tak samo. Czekajcie, export, import. Export i to wyłączyć. Tak, i wszystko będzie leciało do tych. A z tego z kolei musi iść tam. Czyli ja zrobię tak samo tutaj. I to powinno mi już zapełniać, jak tutaj widzicie, powoli tą baryłkę, co powoduje, że mam wtedy prąd, tam moc właśnie do tego sitka, jak i do tego alloy smelter. Alloy smelter musiałem też kraftować, ponieważ było mi to potrzebne do skraftowania właśnie tych o rzeczy, ponieważ to potrzebuje tak zwane better, nie, quite clear glass, o tak, czy jakieś lepsze tam szkło, co nie? I tu było napisane gdzieś, tylko już nie wiem gdzie, powiedzmy. Dobra, że to ten lepsze szkło się robi w tym alloy smelter, a mianowicie on tak wygląda. I to było coś takiego. Wkładało się tutaj trzy piaski i to wtedy przerabiało nam. Tylko niech to najpierw się odpali. O, widzicie, trochę leci. Tutaj jeszcze trzeba upgrade'ować, te wszystkie upgrade'y robić, których jeszcze nie mam. No ale dobra, jest na razie póki co moc. Póki co to działa. Jest praktycznie naładowane. No i to wtedy przetapiało mi ten piasek. Kurczę, o, czekajcie. O, widzicie? Mam tutaj. Dobra, ale teraz właśnie ja będę musiał... Shit, co ja żem zrobił? Czekajcie, ja zapomniałem, że nie mogę po prostu dotykać tego. Lepiej albo ręką, albo tym śrubokrętem. O, wszystko będzie szło do środka.
Shift znowu naciskać. Muszę tutaj naciskać. I muszę to wszystko przełączyć tak, aby to wszystko tutaj leciało, a z tego po prostu, żeby leciało tutaj. Zobaczcie, już 41 wiaderek lawy. Coraz więcej będzie, aż się zbiera w końcu 256. Ja to wszystko podłączę. Pokażę zaraz wam to wygląda. A tymczasem utnę to trochę, bo to wiecie, tak wszystko po kolei to samo. To trochę będzie lipy. Także to zaraz. No i jestem tutaj z powrotem, jak widzicie. Udało mi się to wszystko podłączyć. Wcześniej trochę źle to zrobiłem. Nie wiem, czy przed chwilą uważaliście. Było coś takiego, że tylko w tą stronę były skierowane wszystkie te fluid conduit. A teraz jak widzicie, jest też po środku taki pasek, nie? A zrobiłem mianowicie mały błąd, iż stawiałem je i od razu tutaj wziąłem, zacząłem na przykład bawić się tym modem, nie? Że trzeba ustawić tutaj ekstrakt i redstone mod, trzeba to było tak ustawić. Tylko nie róbcie tego zanim tutaj w ogóle, tutaj się bawicie. Najpierw postawcie to, żeby powstała właśnie wam taka linia, tak? I podłączcie sobie tutaj o tak, o... Tak? Bo jeżeli na przykład już tutaj zrobicie, że będzie lawa, to wtedy wam nie powstanie ta linia środkowa, bo to jest coś takiego zrobione. Ten ekstrat to oznacza, że to po prostu pozwala wypływać tej lawy z tych krucibl, tak jakby do środka, jak widzicie te strzałki, i wtedy z każdego będzie szło to w tą stronę. O. I zobaczcie, przed chwilą patrzyłem, miałem tej lawy o 44... 43 czy tam ile tych wiaderek, a teraz, patrzcie, nacisnę, jest już 256 wiaderek lawy, co jest po prostu ogromną ilością. Ja sobie myślę, że w międzyczasie jeszcze zrobię sobie dwie takie beczułki, gdzie będę miał pełno właśnie tego. No i tak myślę, że jak na początek to jest całkiem, a teraz będę chciał zrobić, kurczę, w ogóle wiecie, ogólnie te wszystkie czynności się tak powtarzają, bo wcześniej robiłem nieskończoną ilość lawy, a teraz to trochę tak zupdate'owałem, że tego jest bardzo dużo. Będę po prostu wszystkie te mechanizmy chyba przenosił na tą stronę, łącznie z tamtym, z tą przepalarką, żeby po prostu wszystko potem podłączyć pod tą jedną moc, czyli tą energię tej lawy, tak? Bo jak wiecie, do wszystkiego potrzebna jest energia, jak i do sitka, czy tam do tego. Nie wiem, jeszcze pomyślę jak ja to zrobię, chociaż w tym momencie nie mam jeszcze zielonego pojęcia. Tutaj zrobiłem tak, trochę to pozmieniałem, ale się zastanawiam teraz, żebym zrobił pod spodem kolejne pięterko, co nie? Żebym tam to wszystko zmieścił i mi się wydaje, że tak zrobię. Tylko zanim to jeszcze zrobię, będę chciał jeszcze coś wytestować, tylko do tego będzie mi potrzebne dużo żelaza, kurczę, jestem trochę nieprzygotowany, jeżeli o to chodzi. Czekajcie. Czekaj, tam były buty. Ja raz mam te buty, raz ich nie mam, nie wiem. Czekajcie, będę musiał poszukać dużą ilość żelaza. Ale tutaj jeszcze mam to. Takie to jest grout. Wiecie, tych skrzynek jeszcze nadal nie posortowałem, a tak szczerze nie chce mi się, nawet jeżeli mam tutaj posortowane, nie? To ciągle muszę najeżdżać szką i szukać, bo tych kolorów jeszcze wszystkich nie znam, nie rozpoznaję. A tak a propos iron, ile tu mamy? Jedno, jeden iron. Wiem, że jeszcze po rozkruszeniu, czekajcie, tutaj może być iron. 49, nice. I jeszcze taki proszek. Nie mam ironu tutaj, tego proszku. Będzie mi potrzebna trochę ironu, bo chcę zrobić jeszcze raz tą pustą beczkę. A 7 ironu mi potrzeba. Wiem, gdzieś miałem iron, ale gdzie to nie wiem. No to jeszcze to przepalam. Szybko to się przepala, szybko daje. I w ogóle czemu to... Patrzcie, jeżeli też się najedzie na te EQ, to mam teraz takie dziwnie siwe EQ, nawet wcześniej nie zwracałem na to uwagi. I to trochę myli, właśnie, poczekajcie. Trochę myli, nie wiem dlaczego, może to tylko tak na teraz. Wszystko takie dziwne. Wcześniej było to wszystko...
takie kolorowe, a teraz... Nie wiem co się tu dzieje. Oh my god. A właśnie, przecież ja mam tu jeszcze skrzynkę, w której odkładałem wszystkiego rodzaju rzeczy. O, iron. Powiedzmy, że... Iron. Aluminium. Ło! Motek mam? Mam motek w sobie? Mam. Powiedzmy, że teraz to ogarniemy. Czekajcie, jeszcze tylko zanim to zrobię, będę musiał jeszcze coś sprawdzić, bo jeszcze jak wiecie, to można zrobić z tego pyłek, który wam daje potem więcej Aeronu. Czekajcie, gdzie to teraz schowałem? Tutaj. Iron Dust. Idę go zobaczyć, czy ja będę mógł to przepalić, abym mógł sobie zrobić bloki. Tak szczerze, to jeszcze nie patrzyłem. No i to będę musiał No. What the fuck. Czemu nie mogę tu nic naciskać? A dobra, tutaj to miało być. Aha, dobra. To czyli jednak to się przepala. Bo chcę tutaj zrobić, już mam nieco, 36 ingotów, to mi daje nieco bloków. Shit, to było złoto. Shit. I pewnie nie starczy. No, jak, dobra. Ja tu zaraz się odezwę, jak przepalę sobie tutaj ten iron, dobra? Zyby.